Siergiej, czy ten cały mój kuzyn Balt Igelström już przyszedł? Da, przyszedł. A to wprowadzicie go. Tak. To się ustatywaliście. Guten Tag, Igelström. Schöckskrycze. My, Baltowie, jesteśmy najlepsze, co nie? W tej całej ruskiej bandzie. Da. Otóż ja, jako nowy namestnik imperatorowej w tym nadwyślanskim kraju, zajmuję cały ten burdel i zwalniam pana ze stanowiska ambasadora. To ja już sobie mogę winko zączyć, czy muszę tam też, czy jeszcze do czegoś potrzebne nie, będę? Nie, nie, odpoczywać. Ja myślałem, żeby napisać taką książkę, jak doprowadziłem do drugiego rozbioru. To se na emeryturze napisać, ale teraz czeka nas dużo arbeita. Teraz nowe ustawy Sejmu Grodzieńskiego wszystkie będą przechodziły przez naszą ambasadę. O, gute Idee. No. Ha, czyli pan jest nowym ambasadorem. Owszem, to spalaj pan, muszę się z obowiązkami zapoznać. To pewnie pan chce być przedstawionym królowi. Królowi? A po co? Przecież ta ciota nic nie może. Nic nie znaczy. Pan byłeś królem, teraz ja jestem królem Polski. Umarł król, niech żyje król. No, coś na tym.